Tu Dukla to było miasto żydowskie. Tu wszędzie, tak jak teraz są sklepy naokoło, tak wszędzie były żydowskie sklepy. No ale potem, jak już wybuchła wojna, Niemcy zaczęli strasznie ich gnębić. Po prostu zrobili im getto i oni siedzieli w Dukli, cała ta miejscowość, gdzie oni je obsadzili, to była za takimi deskami zaszulowana. I byli tak jak we więzieniu. Potem zaczęli ich wywozić. Najpierw powiedzieli, taki rozkaz Niemcy wydali, że mają wszystko przynieść, złoto, futra, wszystkie te drogie rzeczy, to będą żyli i będzie wszystko w porządku. Tymczasem to było wręcz odwrotnie. Oni wszystko dali. Nawet ludzie się dziwili, że tacy biedni byli. I oni mieli złota dużo i futra mieli, a biedni byli. Wszystko oddali wtedy im na samochody i poszli. No i wyszczelali ich. Ale mój tatuś bardzo dobrze się z nimi zachodził, z tymi dwoma, co... I gdzieś się tam porozumieli i oni po prostu tatuś ich przyjął. On mówił, że oni stąd wyjadą tylko na 2 miesiące, zanim sobie tam poukładają. Tymczasem jak przeszli na 2 miesiące, to siedzieli 2 lata. No i co było robić? Przecież nikt im życia nie odbierze. Tylko musieli cierpieć z włosami do góry, żeby się ktoś tam nie nawinął i nie podkablował, nie? Ale Bogu dzięki, tak jakoś przeszło i oni, ich dom w Dukli został nietknięty. I oni sobie zaraz poszli do swojego domu. A jak byli u nas, jak już Rosjanie byli coraz to bliżej i już Niemcy poszli z Dukli, no to oni już zaczynali myśleć o tym, żeby wyjść stąd i pójść do swojego domu. A i tatuś im strasznie bombardowali tu tę właśnie miejscowość. Także w tę noc to było 4 trupy koło nas. Tatuś im zaniósł drabinę, no i szedł, jak im postawił tę drabinę i oni zeszli po drabinie, bo byli na strychu. Oni sobie poszli w swoją stronę, a tatuś szedł, no i trafiła go akurat odłamek i zabiło go. I potem jeden z nich pojechał do Ameryki zaraz po wyzwoleniu, a drugi tu został. Krawiec tu został w swoim domu, prowadził zakład krawiecki jeszcze, szczył, a potem wyjechał do Krakowa i oj, tak się to skończyło. Okropna sprawa. Każdy dzień nie wiedział człowiek, czy przeżyje, czy noc przeżyje, czy dzień przeżyje, czego ktoś nie podkabluje, bo taki był czas, że podkablowali niejednego. Strasznie my przeżyli i były bardzo ciężkie czasy, nie było co jeść. Bardzo się musieli starać rodzice, żeby było co jeść. Dać i wszystko, no ale jakoś to wszystko my przeżyły, no. Z tym, że straciłam ojca. Ale za to uratowali się, dwie osoby się uratowały, no i myśmy miały 2 krowy i pole i harowajmy na tym polu jak woły. Krowy były, doiły się dobrze, sery były takie, jak chleby. Nieraz to tak, nie było kromki chleba u zboża, trzeba było oddać. Czyś miała, czyś nie miała, z hektara tyle i tyle miała oddać. Ludzie mięso kupowali, bo też mięso, mleko, zboże, wszystko trzeba było oddać. Z hektara ci tyle przeznaczyli i mieli. Nieraz to ludzie płakali, bo dzieci mieli kupę w domu
I zostali z pustą piwnicą, bo musieli ziemniaki oddać, zboże wymieść ze sąsiedka i oddać wszystko. Mleko musieli oddać, wszystko. Także było bardzo ciężko z żywnością, bardzo ciężko. Ludzie tak się wspomagali, że no jeden drugiemu jak mógł, tak pomagał. A tutaj no to było to, co było. Nie było żadnych luksusów. Był razowy chleb, ale jak mama i to w żarnach się myło, na razową mąkę, mama upiekła chleb, to tak pach, zapachniał na pół wsi. I był bardzo dobry razowy chleb. Może tam która z dziewczynek już widziała też takie piece, takie chleby z łopaty wielkie. No i była pycha. Tak jak zapachniał taki chleb, to aż się podniebienie łaskotało. Miałem tylko dwa morgi pola. To jest 1,5 hektara. Także my nie miały do sprzedania. Tyle, co na własne tam potrzeby tośmy miały. A tak, no to przeszywało się, wyciągały przedwojenne ciuchy. Mamę, pamiętam, taką sukienkę miała piękną i musiałam jej dać, bo nie miała w czym chodzić, musiałam mi przeszyć, bo ona też trochę krawcowała. No jak ja nie miałam w czym chodzić, to musiałam mi dać. O i tak się żyło, bardzo skromnie, bardzo ubogo, no ale się przeżyło. Człowiek w życiu bardzo dużo wytrzyma. Nosiłam rano śniadanie po drabinie, bo musiałam mamę wyręczyć, bo mama miała też inne obowiązki. No i obiad, i kolację, i wodę. Jak było gorąco, to musiała takie upały, to trzeba było nosić zimną wodę i 2 i 3 razy na dzień. Przecież tam ludzie byli żyjący i co my miały zrobić? To miało być tylko na 2 miesiące, a potem 2 lata było to. Tragedia była dla nas, ale co, miałem ich zabić? Tak ludzie robili też, ale u nas nie było tego, bo byli ludzie wierzący, ojciec był wierzący, mama była wierząca i ja też jestem wierząca. Muszę się zaopiniować sama, że jestem Polką prawdziwą, z krwi i kości, patriotką, i katoliczką, wierzącą i praktykującą. No i tak nosiło się tam mieć, ale jak były mrozy, to trzeba było ich wziąć do domu. 2 zimy były, a 2 miesiące tylko miało być. Tak to była tragedia. A jedzenie to już jakie tylko były możliwości dostać tego jedzenia, to nie było wybrzydzania ani żadnej reklamacji, że to albo tamto, bez... nie było tego. Dobrze, że było jedzenie. Co było, to było, ale było. A u nas jeszcze my byli w tej dobrej sytuacji, że było dwie krowy, doiły się, miałem swoje masło, swoją śmietanę, swoje mleko. Mama jak zrobiła ser, to taki koń wielki. I nieraz wzięła kawał tego sera na pole, jak my poszły kupywać ziemniaki, czy tam co inne robić. No chleba nie było, no to wzięła kawałek tego sera, ukryła się ładnie, kroił w krumeczki, jak nie wiem. I mleka do dzbanka i poszłem. Jadłem pod wieczorek albo drugie śniadanie na polu. Mamo, krumeczkę chleba, choć pół krumeczki chleba. To nie było wszystko. Chleba brakowało i za to się tak modlimy. Chleba naszego powszedniego. Bo to jest podstawa. Nic nie zastąpi chleb. Chleba niczym nie zastąpi. No i różne jedzenia są, ale chleb jest na pierwszym miejscu. Na strychu był Niemiec, co rewizję robił. A oni na strychu byli. Niech się pan postawi w nasze położenie. To te dzieci mniejsze jeszcze rodzeństwo, bo ja nie wiedzieli nic z tego, ale ja już miałam wtedy 10 lat, jak wojna wybuchła, wtedy miałam
12, a 14 jak się skończyła wojna. Już byłam tak ze wszystkich stron wyczesana jak trzeba. I powiem tak szczerze, że dzieci moje miały po 60 lat i ja z nimi nie rozmawiałam na ten temat nigdy, na temat Żydów. Nigdy. Ja miałam tak to zakodowane w sobie, że to jest straszna tajemnica. No i tak tę tajemnicę trzymałam do teraz, do pewnej chwili. Jak usłyszałam Grosa w telewizji, jak szkaluje Polaków, że mordowali, podawali, ale no niszczyli na każdym kroku Żydów, to we mnie się krew zagotowała i wtedy się mleko rozlało. Wtedy na prawo i na lewo mówię, jaki jest bezczelny ten Gros. To Żyd też tak szkalować. A ci, co nadstawiali swoje rodziny i głowy wszystkich, to co? Gdzie są docenieni? Jestem tak zadowolona, że jakbym dostała nie wiem jaki prezent. To dla mnie jest prezent cenny. Że nareszcie ktoś docenił mojego ojca. Chociaż ja byłam strasznie wściekła na niego. Tak by już nie żył ani nic. Ale taki żal miała do niego i do końca. A teraz mnie to przeszło już. Trochę mi się już wypowiedziała na ten temat i gdzieś mi to ulżyło. Ale to by jest bardzo ciężkie chwile. Bardzo ciężkie chwile. Trudne do przeżycia. Bo stale był człowiek pod jakimś takim pręgierzem strachu. Tak nad człowiekiem wisiał taki pręgierz strachu. Nie wiedziałaś, czy noc przeżyjesz, czy dzień przeżyjesz. Dukla to było, to już mówiłam to i powtórzę. To byli prawie sami Żydzi, tam było bardzo mało Polaków w Dukli. Wyjątki tam, na jedne ręki na palcach by policzył, ile było tam polskich rodzin. Raczej tacy biedni byli, bardzo biedni. Tutaj jak Cergowskie ulice, gdzie jest teraz Szczurek, Bogdan ma dom i w ogóle cała ta ulica, to były takie domki, jeden przy drugim, bliźniacze. I oni w tych domkach mieszkali tacy biedni, bo ci bogaci mieli tam lepsze mieszkania i domy i kamienice. Na przykład tu, gdzie teraz jest Dubiel. Bardzo dobrze znałam tam, bo tam była jedna znajoma, co tam parę lat u nich była, a to była znajoma z Ropienki, tam gdzie mój tatuś pracował. Było ich coś 10 tych dzieci, bieda była, nie wiem. No i tu szukał taki Benek się nazywał, Urgiel Benek. On miał mamę starszą i on był, a reszta rodziny, nie wiem, gdzieś jeden brat wyjechał, a ojciec już nie żył. I oni poszukiwali kogoś takiego, żeby był gospodynią, po prostu gospodynią domową. No i tam się trafiła tatusiowi w Ropience, bo pracował, tam było też dużo dzieci i ta najstarsza córka, Hela, ona by bardzo chętnie poszła. No i była tu do samej wojny, a potem co się z nią stało, nie wiem. Troszkę się tak domyślałyśmy, ale że chyba też tak poszła i oni wszyscy. A była tu do samej wojny i wojna jeszcze, dopóki się ten ruch z tymi Żydami nie zrobił, to ona tu była. A potem byłyśmy bardzo w bliskich kontaktach, bo ona nikogo znajomego nie miała, ta Hela, tylko nas. Bo tam z Ropienki my w jednym bloku mieszkały. To my tak byli w dobrych kontaktach z nią. Potem coś zginęła bez śladu i pewnie pojechała z nim. Wszyscy dostali rozkaz nosić opaski z gwiazdą taką żydowską. I każdy Żyd musiał mieć na ręce tę opaskę. I to z daleka każdy widział to.
Przedtem, tak jak teraz są sklepy, sklep przy sklepie, tak przedtem były same żydowskie sklepy. W każdym drzwiach stał Żyd i zapraszał. A to była biedota tutaj, nie było nigdzie roboty, ludzie byli biedni. Także nie chodzili tak na zakupy na co dzień od Wielkiego Święta tylko. Pamiętam, z mamą chodzimy do takiej dynki tutaj. Miała dom, gdzie Mietek brała na ten ogród. Tu na tym samym końcu przy ulicy miała taki sklepik i było takie całe zabudowanie. Tam my do tej dynki zawsze na święta chodzili na zakupy. Tam było wszystko można dostać. Począwszy od drożdży, od rodzynek, od mąki, od konerol, to nie była margaryna, tylko konerol się nazywa. Ale nam tam nie potrzeba było tak konerolu, bo miały dwie krowy, miałyśmy swoje. Takie tłuszcze. Także było to okropność. Potem ich tak zagrodzili w takim getcie, zagrodzili w takim wysokim płotem i siedzieli tam i wywieźli cicho żeby. Najpierw musieli wszystko naobiecywali im, że będą dobrze żyć i wszystko i zapewnione, że będą mieć. I musieli oddać, to znaczy musieli. Sami pooddawali, bo im tak zabezpieczali to życie i wszystko, że im nie będzie źle ani nic. Bo za ten majątek, czym więcej oddadzą, tym więcej będzie się im lepiej powodzić. Biedaki wszystko oddali, co mieli. A potem nie pomogło nic. A oni tak celowo zrobili, żeby ludzie, ci Żydzi, żeby pooddawali te złota i futra i wszystko. To było najwartościowsze przedtem. Na jednej drodze my mieszkali, bardzo porządni ludzie byli. Naprawdę byli tak porządni ludzie. Potem zabrali wszystkich i koniec. Rolnikiem był, krowy miał, pasłymy też krowy razem. Nusek był taki fajny, Żydzisko, co bądź nam też opowiadał. Także ja nie wiem, ja nie miałam tam zastrzeżeń. Byłymy dziećmi i tak przyjaźniłymy się nawet. Ten Nusek miał takie śliczne dwie córki i syna. Tak jakby te dzieci ładne, wszystko miały czarne oczy, włosy kręcone czarne. No, naprawdę. Była Hajka i Rywka. I Josek. U nas nie doili, nie chodziły Żydy po mleko, ale tam do sąsiada, to tam zawsze miała dwie, trzy Żydówki, bo one miały trzy krowy i z tego się ta gospodyni utrzymywała. I ona musiała z tych krów mieć taki dochód, żeby kupiła dzieciom butę do szkoły, ubranie. A w domu no to jadły to, co było, co się wszystko wygospodarzyło. Mięso było raz na tydzień i to w dobrych układach. A nie tak jak dzisiaj wybrzydzają takie kotlety, takie mięso. A ja tak nauczona jestem, raz w tygodniu ze smakiem zjem mięso, nie chcę. Nie można było narzekać. Tutaj, gdzie Dom Ludowy stoi, tutaj też dużo Żydów było. Tak stał jeden dom, potem tu drugi i potem z boku jeszcze. Także tu było kilka rodzin. Ale bardzo spokojnie ze wszystkimi żyli skoć. I one tam dzieci czasem dokuczały. Miały tam taką jedną dziewczynkę, co była straszny urwisz. Taki był smok dojęty, Polka z naszej drogi. I co ona im zrobiła? My i tego nie mogły wybaczyć, że ona tak zrobiła. Oni mają jakieś święto, że otwierają
mają klapy na dachach, otwierają i cieszą się, jak deszcz leje, to im manna leci. Ta wzięła jakąś tam szmajorę, wypaplała w błocie i chlasła im. To my jej tak nie mogły wybaczyć, jak mogłaś. A jakby tyś mówiła, patrzę, że modliła się i ktoś przyszedł ci tak zrobić. Taki smok był. Byli różni ludzie, różne dzieci też, tak i teraz. To Żydzi sobie obchodzili swoje święta, a katolicy swoje i Polacy swoje święta. Polacy mają kościoły do dziś i Żydzi mieli bużnice swoje. Tutaj, jak wjeżdżacie do Dukli, to tu po prawej stronie, przed gospodarką komunalną, w tym ogrodzie jest stara bużnica, co została jeszcze, tak było całe miasto Dukla zniszczone jak ta bużnica. Tak było wszystko zmasakrowane. No, ale potem to zostawili jako dowód rzeczowy. I to była, tu sami Żydzi przychodzili do tej bużnicy. Bo tu, gdzie jest Atlantik teraz, to była druga. Tam mogli wszyscy iść. I jej kobiety, i dzieci, i mężczyźni, a doty tylko sami Żydzi. Nie wolno było kobietom tam ani dzieciom wchodzić. Wierzący. Oni byli wierzący, ale oni się modlili, jak im wiara przekazywała, my się modliły znowu tak jak mam. Jak było bardzo zimno, to przychodzili tam do tego czciego pokoju. No i też no włosy stały dęba. Ale co? Trzeba było już się jakoś z tym pogodzić. Miało być 2 miesiące i mordowałem się 2 lata. Ale choć przynajmniej, jak się popatrzę na to zdjęcie, to choć przynajmniej wiem, że ktoś docenił. Że ktoś docenił. Ten był pełniejszy, taki był przystojny pan. Strasznie z nim lubiła w domino grać. W szachy nie, tylko w te warcaby. Był wesoły taki facet, że nie wiem, ten krawiec. Ten drugi był taki zawsze poważny, on był adwokatem. A ten nie, ten był taki wesoły, śmiejący. My ich tak nazywali. Jeden był Józef, a drugi był krawiec kulawy. Ale był bardzo sympatyczny. Tylko się tam nie zatrzymuje, ja chodziłem zawsze na nieczpory w październiku. Tak, to taki był Matki Boskiej Różańcowy, to na Różaniec i na majówki w maju. No to w październiku my już mało chodziły, to była szarówka i tego. W maju to tak mama nakrzywa, tylko pamiętajcie, do domu zaraz zacejcie. Bo jak was jakiś Żyd złapie, to do beczki wsadzi, a w beczce są gwoździe i będą tak obracać tą beczką i aż krew wyjdzie. Tak straszyli. Ale tam się nikt z tym nie spotkał. Pomimo wszystko. Lekarz jeden ukrywał się u księdza na plebanii miesiąca. Lekarz żydowski, Żyd. Rozumiesz mnie, nie? Tak. I on się ukrywał w Jasionce. I tatuś, o tym mój tatuś, był w tej partyzance, w takim podziemiu raczej. On wiedział o tym, że tam jest ten lekarz. I raniło dwóch, jak były bombardowania, tak raniło dwóch takich chłopaków. Po 11 lat mieli. No i gdzie to pójść? Odłamki są tam, gdzieś tam jeden miał w nodze, drugi miał w ręce odłamek, jak tu dostać go. I tatuś mówił, musimy poczekać, aż się troszkę rozwidni. Zacznie się szarówka robić, to pojedziemy do lekarza, mówi, to w sąsiedztwie tam, na Cyrgowie. Pojedziemy do lekarza, w Jasionce jest lekarz, ukrywa się u księdza, tam pojedziemy. No i tam pojechali do tego lekarza na do dnia, wzięli tych chłopców na furmankę i tatuś z nimi pojechał, z tymi ojcami.
No i wyleczyli potem jeszcze, do kontroli był z nimi. Także wyleczyli tych chłopaków i chłopy byli jak dęby, do wojska poszli. Była w Dukli szkoła żeńska i szkoła męska. Tu koło kwiaciarni, koło parafii była męska, a tam dalej, jak Klemas ma swój dom, tam była żeńska, tam my chodziły do szkoły. A chłopaki już chodzili, koło ich szkoły my chodziły. Jak który co zbroił, a dyrektorowi, a dyrektor był jeden, Szajna, na obydwie szkoły. Jak tam dziewczętom dokuczali, albo tam coś, jak poskarżyły, to on zaraz albo na czarną kawę do swojego biura ich brał i tam dostawali takie poczęstunki, taką czarną kawę kazał się wyłożyć. Na ile zasłużył? Na dwa, takim on prowadził tę muzykę i miał smyczek taki już. Był. Boże, jak się to człowiek przypomni, to wprost nie do wiary. I tym smyczkiem, na dwa cięcia tym smyczkiem, albo na trzy i na ile zasłużył. To nieraz się biedaki posikali, tak dostali tym smyczkiem. A jak tam ktoś poskarżył, że tam zaczepiali dziewczyny, czy dokuczali, to na za karę musiał pójść tam się uczyć do dziewczyn. To była kara nie z tej ziemi. Potem śmiechu było z nich, i więc w jednej szkole i w drugiej szkole. Już potem się bali troszkę. Było tak, że nawet w ogóle zamknęli kościół i nie wolno było chodzić do kościoła. Kościół parafialny Majów był spalony. Wiesz, bomba wpadła i spaliło się, spalił się kościół, bo to leciały bomby różne, takie z fosforem. U nas na przykład w domu, w sam róg spadła bomba, to był taki długi skrzynce, okrągły, i tam były takie baloniki, cztery, i oni jak rzucili, to to pękało wszystko i wyleł się taki fosfor, i to jak już padło do domu, to już był koniec. Nie ugasili. A u nas tak wpadło na róg domu, tak, że tatuś stał na drabinie, a ja mu podawałam wiaderko z wodą i on tak zlewał z góry i ten fosfor tak zjechał z tą wodą na dół. I tak zjeżdżał i tak długo tak ten dom pilnowały, czy się tam gdzieś nie zapędził. I także straszne rzeczy, co człowiek przeżył. I ten mój klasztor był zamknięty, nie wolno było ludziom się nigdzie schodzić, gromadzić, bo to zaraz było podejrzenie, że tam coś bojkotują. No to tam była taka dziura w takim murze przy kościele, tam w klasztorze, wiesz, od strony cmentarza. Tam jakiś pocisk spadł i zrobił taką dziurę, to tamtędy przez te dziury ludzie wchodzili, ksiądz odprawiał mszę. Nadeszli Rosjanie, Niemcy uciekali, no i wtedy zaczęli strasznie bombardować tutaj właśnie te wiosce targowe. Rosjanie. Rosjana, osymi w tycu pochwała. Strasznie bombardowali. No i tak się domy paliły i mój tatuś wyszedł i mówi, pójdę tam do sąsiada, pomóc im ratować. Ale to było bardzo blisko naszego domu. Mówi, pójdę, wziął drabinę, poszedł, zanieść im tę drabinę, żeby oni uciekali. No bo przecież bombardowali tak niesamowicie, że było takie reflektory puszczali, że igłę człowiek znalazł na ziemi. Tak było. I potem zaniósł im drabinę i idzie, oni zeszli po tej drabinie i poszli sobie w swoją stronę, a tatuś szedł, a ja mówię, tak siekli wtedy niesamowicie, tatuś chodź, tak były takie drzwi i taki próg. I tu była druga stodoła, pojedziemy tam, to bym pokazał wszystko, tylko że to już trochę pozmieniane jest. No. I ja mówię, tatuś, chodź, uciekaj tu.
bo tak strasznie strzelają. I on w tym momencie, ja stałam, drzwi były otwarte, ja stałam tu, on tu wszedł i odwrócił się tak do tego podwórka. I między podwórkiem a taką stodółką ja widziałam w takiej wysokości, może metr, półtora, wybuch jakiś... Bomby. To nie była bomba, jakiś, ja nie wiem, jakiś nabój w każdym razie, że rozprysnął, błysnął i taki mach. Tatuś się w tym momencie przewrócił. A ja mówię, mnie też tak cofło, ten mach mnie tak cofnął, ale ja się nie przewróciłam. Tylko tatuś i taki chłopak stał za drzwiami i głowę tylko tak wystawił i patrzył, co to się dzieje. I on się przewrócił i tatuś. Jego tak przez drzwi wpadł odłamek tu w nogę. A i tak kto? Temu chłopakowi. O taki odłamek mu wpadł. I tak za skórą mu przeszedł parę centymetrów. I zaraz go wzięli, tam przecięli mu brzytwę, zdezynfekowali brzytwę, przecięli i wyciągli mu ten odłamek, tam jakoś zabezpieczyli i został chłopak, uratował się. A mój tatuś został leżeć. I ja mu mówię tak, zaczęłam go podnosić, bo to było przy mnie. Zaczęłam go podnosić, a on mówi, dziecko, już po mnie. Ja już nie będę żył. A mama mówi, ludzie rąki nóg nie mają i żyją, to i ty będziesz żył. Pojedziemy do tego lekarza, do Jasiuki. I jeszcze będzie wszystko porządku. A on mówi tak, ręka ręką, ale wnętrzności moje. Mama tak odchyliła tę kurtkę, a tam wszystko było zmasakrowane. On dostał odłamkiem w brzuch, ta ręka mu odcięła, a ten odłamek zrobił masakrę taką, że do dziś to wszystko widzę. Do dziś. Do dziś, tak. I... To są rzeczy, że tak, się nie zapomina. Nie zapomina. Nie można zapomnieć. Tego się nie zapomni nigdy. I mama mówi, czekaj, bo mówi, że już niedługo będzie żył, bo czuje, że mu ból dochodzi do serca. A mama miała krople, bo ona się leczyła na serce. Miała krople na sercowe i daje mu, a on mówi, ty mnie już nic nie daj, mnie nic nie pomoże i ja już muszę umrzeć. A ty trzymaj te krople i raduj siebie i żyj dla tych sierot. Mówię, żyj dla tych sierot. Jeszcze no, miałam dwoje młodszego rodzeństwa, bo ta siostra, co tu była ze mną, to najstarsza, ona już też nie żyje. Też nie żyje. A Joshua i Józef uciekli, tak? Proszę? A Joshua i Józef uciekli. Tak, on ją postawił drabinę. Gdzie ona uciekła? Oni najpierwsze polecieli tu w ten las. Do tego lasu? Do tego lasu, bo nie wiedzieli, jak pójdą do wsi, co ich może spotkać. Oni najpierwsze uciekli do lasu. Uciekli, tak. I co oni zrobili za sobą? A potem przyszedł dzień. O kotewę za gambę ją mam. Poszli tam do wioski. Wszystko w porządku już wszystko, było. Tak, to już było. Bo już Niemiec poszedł. Ale nie było, nie było Niemiecy. Już nie było Niemiec. No i to był taki przełom właśnie tego wszystkiego w tę noc. Że Niemcy już poszli. Poszli, tak. Ojciec uratował dwa życia, ale swoją zapłacił.